Skwer przy ulicy 3 Maja jest w trakcie przebudowy. Po remoncie plac zyska nie tylko nowe oblicze, ale też nowe miejsca parkingowe, a to ma poprawić komunikację przy szpitalu, na czym zależy najbardziej starostwu powiatowemu w Gnieźnie. Rewitalizacja lada moment zostanie zakończona. W tej kadencji wokół szpitala bardzo dużo się działo. Ja już pominę fakt oddania szpitala za kwotę ponad 100 milionów złotych. Natomiast przechodzimy do tych takich inwestycji, które są zdecydowanie, jeśli chodzi o koszty, mniejsze, ale jednak też bardzo ważne. Otóż dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie powstanie plac, powstaje już w tej chwili plac pediatrów państwa SAS-ów. Mam nadzieję, że pod koniec maja oddamy to miejsce już do użytku, ale wokół tego będą się działy kolejne inwestycje, ponieważ po drugiej stronie powstanie, prawdopodobnie do końca czerwca oddamy 22 miejsca parkingowe, ponieważ szpital, który jest miejscem, jeśli chodzi o pracodawcę, dla kilkuset osób i one mają problemy z parkowaniem i nie tylko. Przecież tu są sytuacje, kiedy przyjeżdżają ludzie z różnych sytuacji, jakbym powiedział, nawet często nagłych, i okazuje się, że jest problem z parkowaniem, także tutaj 22 miejsca parkingowe za chwilę powstaną. Natomiast w tym roku będziemy chcieli przygotować jeszcze jedną inwestycję parkingową. Za murami tego szpitala mamy działkę o powierzchni 1600 metrów kwadratowych i tam wzbogacimy to miejsce o kolejne miejsca parkingowe, tak bardzo mocno oczekiwane. Inwestycja przy skwerze kosztowała 552 tysiące złotych.